Dzień dobry Państwu. Otwieram piątą sesję Rady Miasta Kamiennej Góry. Bardzo serdecznie na dzisiejszej sesji witam pana burmistrza miasta Janusza Hodasewicza, wiceburmistrza Adama Blicharskiego, panią skarbnik Iwonę Pazgan, urzędników, was szanowni państwo radni, tutejsze media oraz mieszkańców Kamiennej Góry, którzy będą za waszym pośrednictwem uczestniczyć w naszej dzisiejszej sesji. Przed przystąpieniem państwu do dzisiejszego przedstawieniem państwu dzisiejszego programu sesji chciałbym poinformować, iż pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych została umieszczona przed wejściem na salę witrażową, jak również dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych na 15 osobowego składu, co stanowi kworum, przy którym Rada Miasta może obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu porządku obrad. Dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, wnioski dotyczące zmian w porządku obrad, punkt trzeci, uchwała w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tych kryterium ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów. Szanowni państwo, czy są jakieś wnioski dotyczące zmian w porządku obrad? Bardzo proszę, panie radny. Ja bym wniosek o przedostatni punkt, żeby były zapytania do burmistrza. To co? Jest nadzwyczajny problem. No, widzę. To przegłosujmy. W związku z powyższym, że zgłosił pan, panie radny, wniosek formalny, poddamy ten wniosek pod głosowanie. Momencik, jeszcze poczekamy. Sprawy różne? Nie wiem, po co to sprawy różne. Spyta się, czy w sprawach różnych, czy ma interpelacje i zapytania, bo interpelacje i zapytania, spyta się pan. Przepraszam, panie radny, jeszcze, czy to w sprawach różnych, czy w interpelacjach i zapytaniach? W sprawach różnych, okej? Okay? No dobrze, pan. Już możemy. Czy już możemy przystąpić? W takim razie przystępujemy do głosowania. Szanowni państwo radni, kto jest za przyjęciem wniosku przedstawionego przez pana radnego Murawskiego, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że wniosek pana radnego został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym porządek obrad
zostanie rozszerzony o jeszcze jeden punkt. Będzie to punkt czwarty, sprawy różne. Dziękuję. Czy są jeszcze, szanowni państwo, jakieś wnioski? Nie widzę, dziękuję. W związku z powyższym o zaprezentowanie cytowanej uchwały proszę pana dyrektora Centrum Obsługi Jednostek, pana Waldemara Woźniaka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałem państwu przedstawić projekt uchwały Burmistrza Miasta Kamiennej Góry już z autopoprawką Burmistrza, która została przyjęta na podstawie państwa sugestii, państwa radnych. Ta uchwała, a ten projekt praktycznie w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, jest to dokument, który podstawę prawną posiada w dwóch ważnych dokumentach, czyli ustawę o samorządzie gminnym oraz drugiej ustawy, która nazywa się Prawo Oświatowe. I tutaj, proszę państwa, ta uchwała dotycząca rekrutacji w drugim etapie rekrutacyjnym polega na przyznaniu punktacji dzieciom, dla których z różnych, że tak powiem, są w różnych rodzicielskich, bym powiedział, no, jakby powiedzieć to, w takich warunkach funkcjonujących. I tu szczególnie państwo radni zainteresowali się właśnie punktem drugim w paragrafie pierwszym, żeby jednak tą poprawkę wprowadzić, i to wprowadziliśmy na państwa, za państwa sugestią. Dla rodziców lub opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonuje pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. I jest tutaj zaproponowany ten punkt, trzy punkty wprowadzamy zamiast dwóch, które było w poprzedniej wersji. Natomiast cała inna ta uchwała jest w pełni tak samo brzmiąca, więc tutaj nie było żadnych zmian. W związku z tym prosił Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały, tym bardziej, że do 31 stycznia musimy ogłosić już rekrutację o naborze do przedszkoli. My już mamy przygotowany, pan burmistrz już podpisał. Będziemy rekrutować od 18 lutego do 15 marca, będą przyjmowane wnioski w poszczególnych placówkach przedszkolnych, a potem dopiero komisje rekrutacyjne zaczną swoją pracę. Także bardzo Wysoką Radę proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do zaprezentowanej uchwały? Nie widzę, dziękuję. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie zaprezentowanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Informuję, że uchwała została podjęta jednomyślnie przez 12 radnych i nosić będzie numer 5/26/19. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu następnego, punkt czwarty, sprawy różne. Bardzo proszę panie radny. Panie burmistrzu, ja mam pytanie w sprawie podwyżek czynszu dla lokali. Może bardzo proszę do mikrofonu. Dla lokali mieszkalnych. Proszę wytłumaczyć mieszkańcom, jakie były kryteria podjęcia pana decyzji. A drugi człon pytania, dlaczego radni dowiadują się od ludzi właśnie o tych podwyżkach. Ja jestem na komisji
spraw społecznych i my nic nie widzieliśmy na temat podwyżki mieszkania. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Wiesław Sobiechowski. Panie burmistrzu, tylko została uruchomiona linia. Oczywiście otrzymałem parę, może nawet paręnaście telefonów od mieszkańców i młodzieży z Antonówki, a chodzi między innymi o to, że zostali pominięci. Pamięta pan, jak dyskutowaliśmy o transporcie, to właśnie mówiłem, że tam są duże odległości. Wtedy otrzymałem odpowiedź, że jest to nieopłacalne z tego względu, że jest tam mało osób chętnych, żeby dojeżdżać. No powiem szczerze, kilkanaście osób do mnie dzwoniło, ale do czego zmierzam? My wozimy stamtąd także dzieci do szkoły, bo to jest obowiązek miasta, żeby dowozić dzieci do szkoły. Tak samo dowozimy dzieci z sanatorium. Koszt, jaki miasto ponosi z tego tytułu, to 76 tysięcy. Według mnie należałoby rozpatrzyć taką ewentualność, żeby tą linię jednak uruchomić na Antonówkę, sanatorium, może nawet na inne ulice jak Wiejska, Lubawska, ale dlaczego mówię, podkreślam tak, Antonówka i sanatorium. Tam wydajemy 76 tysięcy złotych i można byłoby się zastanowić, czy nie dałoby rady powiązać tych dwóch zadań, żeby jednak mogli korzystać i uczniowie, i osoby starsze, bo jakby nie było, to osoby z tamtych rejonów zostały pominięte, no i dlaczego nie mają korzystać? Jeżeli tu seniorzy mają transport za darmo i uczniowie, to uważam, że tam też. To jest jedna sprawa odnośnie tego transportu. Druga sprawa, to fajnie by było pomyśleć, żeby godzinę troszeczkę zmienić tą pierwszą, nie od 8, tylko ewentualnie od 7, czy tam 7.20, 7.30. To już należałoby zobaczyć w praktyce, ile zajmuje czas dojazdu na przykład od najdalszego miejsca, na przykład do szkoły na ulicy Trauguta. Bo jeżeli to jest o godzinie 8, to praktycznie uczniowie nie będą z tego korzystać, bo to już jest, to można powiedzieć, po wszystkim, bo już rozpoczynają o tej godzinie lekcje i należałoby jednak troszeczkę pomyśleć, czy nie dałoby rady tego zmodyfikować. Podejrzewam, że i wtedy by byli mieszkańcy bardziej może zainteresowani tym wszystkim. No i my jako radni byśmy mieli większą pewność, że jednak dobrze się dzieje. Z tego co wiem, to transport cieszy się na razie uznaniem. Ludzie są zadowoleni, mówią, że to był fajny pomysł. Tylko tak jak tutaj mówiliśmy, fajnie by było, bo tak padł taki też pomysł, żeby na przykład mogły jeździć osoby starsze i oczywiście tam osoby niepełnosprawne też i uczniowie, to należałoby innych osób nie brać. Ja uważam, że należałoby jednak pomyśleć o tej opłacie. Ja podejrzewam, że jednak można wprowadzić tam opłatę z tego względu, że to my tylko tak jakby, można powiedzieć, byśmy tam ewentualnie to jest tak jakby dofinansowywanie naszego tam transportu, a realizuje to PKS i podejrzewam, że na pewno są jakieś przepisy, które pozwolą, żeby te dwie sprawy można było załatwić i podejrzewam, że gdyby była ta odpłatość, nie wiem, tam 2 złote czy złotówkę przypuśćmy od pozostałych osób, to też by pozwoliło na jakieś inne ten. Tak samo zauważyłem, że ta trasa biegnie głównie, chyba wszyscy, tak, przy każdym markecie. No i tak jak tutaj wcześniej radni mówili, to jeżeli my tak chcemy bardzo promować te markety, no to nie wiem, czy oni nie powinni finansować też jakoś tego transportu, bo praktycznie jeżeli teraz staje ten kurs, ten autobus koło każdego marketu, to praktycznie ci drobniejsi przedsiębiorcy, czyli sklepikarze też troszeczkę dostaną, no jak to się mówi, po kieszeni. Dlatego należy rozważyć te propozycje. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Bardzo proszę panie burmistrzu. Ja myślę, że tu nie ma co zwlekać z odpowiedziami. Od razu państwu radnym odpowiem na te pytania. Pan Murawski pyta o podwyżkę czynszów. Wobec tego
Wydaje mi się, że to już dostatecznie szeroko było tłumaczone w mediach, ale przypomnę jeszcze raz Państwu, że podwyżki czynszów w naszym mieście nie było ładnych kilka lat. Bodajże w 2012 roku była ostatnia, 7 lat. Wszystko w tym czasie zdrożało, całe wszystkie media, wszystkie ceny materiałów budowlanych poszły i usług w górę. Wobec tego no, nie muszę Państwu powiedzieć, że był czas na wprowadzenie tej podwyżki. Dlaczego ona została wprowadzona? No, zwyczajnie dlatego, żebyśmy mieli środki na remonty. Ja mówiłem na ostatniej sesji Państwu, z 10 interwencji 6 czy 7 dotyczy tragicznego stanu naszej substancji mieszkaniowej. No, musimy się za to zabrać, ale musimy mieć na to też pieniądze. Są takie pojęcia jak wartość odtworzeniowa metra kwadratowego, inne, które wskazują na to, że my jesteśmy, proszę Państwa, w bardzo niskich poziomach, gdy chodzi o te rzeczy. Wobec tego nawet nie możemy utrzymywać tego stanu, który mamy, nie mówiąc o odtwarzaniu. No to była po prostu konieczność. Ja uważam, że to jest konieczność i decyzja wynikająca z mojej tutaj odpowiedzialności za stan tego mienia. Codziennie przychodzą ludzie, nie tylko w tak zwany dzień skarży pyty do nas, do ratusza, i codziennie informują o swoich bolączkach związanych z lokalami, z mieszkaniami. I będziemy się z tym borykać jeszcze długie, długie lata i na pewno to nie jest kwestia tej kadencji, żeby te rzeczy, proszę Państwa, zmienić, żeby to wszystko wyprostować. Więc to jest powód wprowadzenia tej podwyżki. Poprosiłem tutaj rzecznika, żeby jeszcze raz przygotował taką wyraźną, dobitną informację dla mieszkańców. Ona się pojawi niedługo na naszej stronie z wyliczeniami, jak to dokładnie wygląda w przypadku, powiedzmy, mieszkania 50-metrowego czy innych. To nie są, proszę Państwa, duże kwoty, naprawdę, a w skali miasta dają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Wobec tego możemy się spodziewać tutaj około miliona złotych rocznie. To już jest naprawdę kwota, z którą można zrobić kilka, za którą można zrobić kilka dachów, czy elewacji, czy może nawet w całości kilka kamienic. I to jest główny powód. No, ja nie przyszedłem tutaj na ten urząd, żeby zdzierać z mieszkańców, jak ktoś pisze. Naprawdę nie o to chodzi. Ja sobie zdaję sprawę, że wszystko jest drogie i dodatkowo dochodzi nowe obciążenie dla wielu kamiennogórzan. Tu chciałem Państwu przypomnieć, że jeśli ktoś nie może płacić czynszu, no to dostanie od nas pomoc. Są dodatki mieszkaniowe, burmistrz, czyli ja, ma też inne narzędzia do pomocy ludziom, którzy są naprawdę w trudnej sytuacji. W poniedziałek tu była pani, która ma 400 zł, była u mnie pani. 400 zł ma emerytury, a ma w tej chwili po podwyżce 200 zł czynszu. I ona naprawdę powiedziała, no nie będę w stanie płacić. Obiecałem, że znajdziemy sposób, ale dla takich osób, które nie mogą naprawdę, bo nie mają z czego, będziemy pomagać. Natomiast przyszedł też pan, który się skarży, że ma 500 zł teraz czynszu, no ale popatrzyłem na decyzję, a to jest mieszkanie 100-metrowe, proszę Państwa. Wobec tego ta decyzja być może też wymusi pewne zmiany, może skłoni naszych mieszkańców do myślenia o tym, że może trzeba się zamienić, z tych 100 metrów przejść na mniejszy metraż. Ja bym do Państwa tutaj, do kamiennogórzan, apelował właśnie w tej sprawie. Proszę się zastanowić nad tą kwestią, bo ktoś może uznać, że no niestety ten czynsz jest jednak za duży, to wobec tego po co samotnej osobie 100 metrów? Ja rozumiem, że jest przywiązanie do miejsca, w którym się mieszka, w którym się żyje kilkadziesiąt lat, ale tak naprawdę to trzeba szukać rozwiązań, które odpowiadają domowemu budżetowi. Czy Rada nic o tym nie wiedziała, Panie Radny? No,
Ja nie sądzę, żeby Rada nie wiedziała. Ja co prawda nie byłem na komisji, ale Rada była informowana o tym ruchu i to z wyprzedzeniem. Nie wiem, dlaczego pan radny nie wiedział. Teraz, proszę państwa, sprawa transportu, jeśli pozwolą państwo. No, myślę, że za wcześnie ogłaszać sukces, ale naprawdę byłem zbudowany tym, jak już w czasie pierwszych kursów głównie seniorzy korzystali z tej nowej możliwości, głównie seniorzy. I to jest rzecz, panie radny Sobiechowski, nad którą my będziemy pracować. Ja już mówiłem o tym. My nie chcemy wykluczać mieszkańców Antonówki, ale też nie możemy iść za głosem tych, którzy mówią, że ten autobus, ten bus powinien podjeżdżać pod każde drzwi, na każdą ulicę. To nie jest taksówka. Nie ma jeszcze takiego miasta, w którym autobusy podjeżdżałyby pod każdy adres. No nie da się. No. Czy w Jeleniej, czy w Wałbrzychu, czy we Wrocławiu trzeba dojść ileś metrów na przystanek, a czasem jest to więcej niż metrów, czasem ponad kilometr. My tu naprawdę zrobiliśmy już taką pętlę, jaka nam wyszła z rachunków, ale proszę państwa, będziemy starali się przymierzyć przede wszystkim do Antonówki. Przede wszystkim do Antonówki będziemy starali się przymierzyć. Tu z panią kierownik jeszcze raz siądziemy, policzymy, z panem prezesem PKS-u, ale na pewno, proszę państwa, skróci nam się wtedy czas tej umowy, jaką mamy z PKS-em przy wykorzystaniu tych środków, jakie w tej chwili mamy na ten cel. Ale jeszcze raz mówię i mówiłem w mediach społecznościowych, ja nie chcę żadnej dzielnicy wykluczać. Nie chcę traktować jako gorszej i będziemy starali się to korygować. Teraz radny Sobiechowski mówi 76 tysięcy na dowóz dzieci. Ale rozumiem, panie radny, że nie z Antonówki tylko i nie z Korczaka, tylko w ogóle na dowóz dzieci. No i musimy rozdzielić te rzeczy. To nie jest, proszę państwa, szkolny autobus. To, co uruchomiliśmy, to uruchomiliśmy dla uczniów jako dodatkowy ukłon, ale przede wszystkim dla seniorów i osób niepełnosprawnych. A teraz wszędzie słucham 7:10, żeby dzieciaki zdążyły do szkoły, albo 7:20. I ktoś mówi, jeden znajomy redaktor, że nie powinienem się w ten sposób wypowiadać, ale jeszcze raz powiem. Dzieci mają chodzić. Dzieci mają chodzić, uczniowie do szkoły mają chodzić. Na 8:00 każdy do tej pory się wyrabiał i mało kto się spóźniał i uważam, że tak dalej będzie. Będą dzieciaki chodzić do szkoły. To jest chwila na to, żeby się oderwać od smartfonów, tabletów, no i innych atrakcji XXI wieku. Teraz, czy my promujemy markety, panie radny? My nie promujemy marketów, absolutnie. Tylko jak nieraz państwo widzieli, gdy idzie 70-letnia czy 80-letnia pani z dwiema pełnymi siatkami i ledwo dźwiga, to do tych osób ten transport jest skierowany. To nie jest reklamowanie marketów. Zwróciliśmy się oczywiście do marketów z propozycją partycypacji w kosztach. Okej, ale w tej chwili mamy pozytywną odpowiedź od jednego. Pozostałe zaczynają nam troszeczkę się od tego obowiązku, mówiąc nieładnie, wymigiwać. Ale myślę, że jeszcze przekonamy i wtedy te koszty, które my ponosimy jako gmina, po prostu nam się obniżą. Proponowałbym, abyśmy się przyglądali temu wspólnie, abyśmy zbierali te opinie, bo oczywiście te opinie są ważne. To nie jest transport, który ja sobie z panią kierownik wymyśliłem i tak ma być do końca świata jeden dzień dłużej. Będziemy po prostu reagować też na te sygnały, które zgłaszają mieszkańcy. Ale gdy chodzi o uczniów, to ja uważam, że nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Inaczej byśmy musieli z tego transportu, o którym mówi pan radny, zrobić jeszcze jeden kurs taki, który by dowoził te dzieci znowu ze szkoły. Skoro by odbierał o 7:00 tam z kawałkiem z Antonówki, to pewnie musiałby po szkole też odwozić. Czy udałoby się to znowu zgrać tak z rozkładem jazdy? No nie wiem. Tu jest jeden wielki problem poza kasą, że on wtedy nam wydłuży czas
objazdu tej pętli i wobec tego może się okazać, że będzie tych kursów mniej, a nie ma ich za dużo. Nie chciałbym po prostu zmniejszać liczby tych kursów. No i to by było chyba tyle w tych sprawach, które Państwa interesowały. Jeżeli... Dziękuję. Przepraszam, Panie Radny, była pierwsza, zgłaszała się Pani Danuta Kurnyta. Bardzo proszę, Pani Radna. Panie Burmistrzu, ja bym chciała dopytać jeszcze w sprawie mieszkań. Czy ma Pan wiedzę, jakie jest zadłużenie w stosunku do niepłacenia za czynsze mieszkaniowe i ile jest tych osób i które mieszkańcy, bo mieszkańcy po prostu też nie płacą, wymagania są duże, tak jak Pan powiedział, a wobec tego należałoby może też się temu przyjrzeć, czy w jakiś sposób można byłoby im pomóc w jakiejś spłacie tego zadłużenia, żebyśmy mogli jakoś w tej kwestii wyjść na prostą, bo też jest tak, że jedni do drugich mają pretensje, tak? My płacimy, oni nie płacą. Ja z tym mam do czynienia i mówią, ja mówię, no nie płacicie, tu ta klatka nie płaci, no praktycznie ma 16 tysięcy zadłużenia, tak powiem, bo jest taki blok, nie? A reszta nie płaci. No ale czemu my mamy cierpieć przez to, że ktoś nie płaci? Więc może też należałoby się temu przyjrzeć i chciałabym, żeby może w którymś momencie udzielił Pan takiej informacji, jakie jest zadłużenie. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że na to pytanie odpowie dokładniej Pan kierownik. Natomiast chciałem Państwu przekazać, mówiłem o tej Pani z 400 złotymi emerytury. Zapytałem, czy ma zadłużenie. Nie, Panie Burmistrzu, bo ja płacę. Wobec tego są ludzie, którzy mają bardzo niskie dochody, a jednak płacą czynsz. Jednak spełniają ten obowiązek i do nich nikt nie może mieć pretensji. Są też ludzie, którzy mają spore dochody i nie płacą. I nie płacą. I to jest temat, który będziemy z nowym prezesem spółki mieszkaniowej, z zarządcami będziemy starali się regulować i tutaj, proszę Państwa, dobrej metody nie ma. Ale ja rozumiem, że Pani mówi, Pani Radna, o takich sytuacjach, które naprawdę wymagają naszej interwencji, a nie o takich, że ktoś nie płaci, bo nie chce, tak? Bo się uparł, że nie będzie płacił i miasto go przez ileś tam lat czy miesięcy nie ścigało, czy zarządca, wobec tego dalej nie będzie płacił. Będziemy wzywać, będziemy egzekwować, mając na uwadze przede wszystkim dochody, no bo rozwarstwienie jest duże. Zresztą teraz niebawem ma się pokazać ustawa, która będzie dawała nam narzędzia do weryfikacji dochodów, tak? Także tutaj prawdopodobnie no, miasto będzie mogło przynajmniej, będzie miało narzędzia do wzywania, do ujawniania tych dochodów, ale to jest jeszcze kwestia przyszłości. W tej chwili, panie kierowniku, jaki to jest procent tych niepłacących, powie pan? Proszę bardzo, pani. Czy pani skarbnik chce zabrać głos? Bardzo proszę, pani skarbnik. Proszę Państwa, wszystkie zobowiązania mieszkańców, jeżeli chodzi o niezapłacone czynsze, czyli tutaj mamy do czynienia z czynszami zarówno za lokale komunalne, mieszkalne, jak i lokale użytkowe, to jest kwota na dzień dzisiejszy około 2 milionów złotych. Jeszcze jedną rzecz chciałam tutaj Państwu uzupełnić do tego, co Pan Burmistrz już powiedział. Czynsz, stawka, podwyżka czynszu nie była kalkulowana w oparciu o to, jak mieszkańcy płacą i ile mieszkańcy płacą, tak jak wynikało to z wypowiedzi Pani Kurnyty tutaj, tylko stawka czynszu była kalkulowana w oparciu o to, jak naliczany jest czynsz, czyli do wysokości naliczanego czynszu. I tutaj proszę nie sugerować, że czynsz jest wprowadzony po to, żeby mieszkańcy, którzy płacą, zapłacili za tych, którzy nie płacą. Takiej sytuacji nie ma. Jeszcze raz powtarzam, stawka czynszu kalkulowana była w oparciu o naliczenia czynszu, a nie o to, co mieszkańcy wpłacają fizycznie na rachunki bankowe gminy. Chciałam tutaj jeszcze Państwu uzupełnić taką rzecz, że burmistrz zgodnie właśnie z uchwałą Rady
która obowiązuje, ma możliwość udzielania ulg, czyli umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych, do których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa. Tutaj właśnie mają zastosowanie między innymi właśnie te ulgi, które dotyczą opłat czynszowych. I tak jak burmistrz mówił, jeżeli ktoś faktycznie znajduje się w takiej, a nie innej sytuacji życiowej, ma takie, a nie inne dochody, nie pozwala mu to na regulowanie na bieżąco swoich zobowiązań z tytułu opłat czynszowych, ma możliwość zwrócenia się tutaj do burmistrza o udzielenie takiej ulgi. I ta ulga może polegać nie tylko na tym, że zostanie taka należność umorzona, ale może zostać rozłożona na raty, czy odroczony może być termin płatności. Jeżeli jestem już tutaj przy głosie, chciałam też odnieść się do drugiego pytania pana radnego Sobiechowskiego. Chciałam państwu zwrócić uwagę tylko na taką rzecz, że my nie możemy łączyć tutaj dwóch rodzajów usług transportowych. Jeżeli chodzi o dowożenie uczniów do szkół, nie możemy zrezygnować z tego i przerzucić, mówiąc kolokwialnie, tych pieniędzy, które mamy zaplanowane na dowożenie uczniów do szkół, na realizację usług transportowych tutaj. Wiecie państwo doskonale, że obowiązek dowożenia uczniów do szkół wynika wprost z ustawy i to jest obowiązek, to nie jest zadanie fakultatywne, którym jest organizacja transportu publicznego na przykład, nie? I my nie możemy zrezygnować z dowożenia uczniów ze szkół, i to dowożenie musi być organizowane w sposób określony, wynikający bezpośrednio z ustawy. Czyli tutaj musi być, żeby gmina jakby zapłaciła za dowożenie uczniów do szkół, muszą być określone warunki spełnione, czyli muszą być to uczniowie szkół podstawowych, muszą mieszkać w określonej odległości od szkoły i wtedy my mamy obowiązek tych uczniów do szkół dowieźć. Czyli te pieniądze nie mogą być przeznaczone na inne cele i w inny sposób niż wynikający wprost z ustawy nie może być zorganizowana ta komunikacja i to dowożenie uczniów do szkół. Oczywiście możemy dodatkowo wprowadzić kursy tutaj związane z tym, że uczniowie, ale już wtedy nie mówimy w tym momencie o uczniach tylko szkół podstawowych, bo mogą to być uczniowie gimnazjów, mogą korzystać z transportu, ale jest to na innych zasadach niż te wynikające wprost z ustawy o dowożeniu uczniów do szkół. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Danuta Kornyta. Pani skarbnik, ja nie mówiłam w oparciu o podwyżki za mieszkania, tylko że takie zadłużenia są. Mieszkańcy takie zadłużenia mają i taka jest prawda. I chodzi mi o to, żeby nie zażynać jakby mieszkańców i tych osób, które nie płacą, tylko żeby po prostu może spółka mieszkaniowa teraz przy nowej władzy, no może tym się przyjrzała i jakby no, wydaje mi się, że to by było takie też w porządku, że tak powiem, nawet po sąsiedzku. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Murawski. Panie burmistrzu, wrócę jeszcze do tej informacji o podwyżkach dla Rady Miasta. Proszę mi powiedzieć, kiedy pan informował radnych? 21 podpisał pan zarządzenie w sprawie podwyżek. Który z radnych po prostu się dowiedział przedwcześnie, przed 21? Chętnie bym usłyszał imię i nazwisko tych radnych, bo wychodzi na to, że pan mnie zlekceważy i mówi, że ja nie uważałem, że nie wiem o tym. Dziękuję. Panie, dziękuję. Mogę? A to jeszcze. Panie burmistrzu, może najpierw jeszcze pani radna Komorowska. Proszę bardzo, pani radna Komorowska. Panie burmistrzu, ja i Wysoka Rado, ja tu czegoś nie rozumiem. Wiem, że MOPS, jeżeli ktoś ma bardzo niskie dochody, robi dopłatę do czynszu, do prądu, dodatki mieszkaniowe. I tutaj, no przynajmniej taką mam wiedzę, być może, że to się coś zmieniło i tutaj w tej chwili słyszę, że ktoś tam mało ma tych pieniążków, ja rozumiem naprawdę, że ktoś ma mało, nie płaci, no ale już jest to, że MOPS płaci, więc może po prostu tylko wystarczy konsekwentnie przestrzegać i pobierać ten czynsz, czy nie wiem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Może najpierw do pani radnej. Oczywiście, że są te narzędzia i one już funkcjonują. Ja o tym mówiłem, tak? I będziemy tylko weryfikować i kontynuować. Nic się tutaj nie zmienia. A te narzędzia, o których powiedziała pani skarbnik, to są dodatkowe, nadzwyczajne uprawnienia burmistrza i podlegają ocenie mojej jako burmistrza. Natomiast tutaj w przypadku tych
dodatków dochodowych, to zwyczajne kryteria dochodowe, to się oblicza i należy się, to należy się pomoc. No, przecież my tej pomocy absolutnie nie będziemy nikomu odmawiać. Natomiast nie możemy, oczywiście. Natomiast pan radny, kiedy ja informowałem radnych, no panie radny, pytanie, które mnie normalnie w tej chwili zaskoczyło, powiem. Były dyskusje o tym przed 21. 21 to było tylko podpisanie zarządzenia, ale jeśli ktoś się czuje niedoinformowany, no to bardzo państwa przepraszam, że tak się mógł poczuć. No, powiem w ten sposób. Tyle spraw się tu dzieje, tyle spraw się toczy, że no trudno, żebym ze wszystkimi do państwa biegał i jeszcze mówił, notował sobie, którego dnia i o której godzinie. Absolutnie przyznaję państwu rację, że powinniście być informowani. Natomiast no cóż to, poszło 21, dzisiaj mamy 30, więc myślę, że już wszyscy się o tej sprawie dowiedzieli, a że radni się dowiedzieli z mediów, no ja też jako radny się o pewnych rzeczach dowiadywałem z mediów i też jako dziennikarz musiałem walczyć o informacje, żeby się do niektórych dostać. To nie oznacza, że my będziemy teraz prowadzić taką politykę, że będziemy coś utajniać, ale nie widzę tu problemu, panie radny, w tym, że pan akurat nie został poinformowany. Myślę, że... No ale tylko pan się czuje w jakiś sposób tutaj dyskryminowany. Wobec tego mówię, że poprawimy tutaj komunikację na tym odcinku. Natomiast... Proszę państwa, będę chodził na komisję w miarę czasu, który mam tutaj dla państwa i w ogóle w urzędzie. Natomiast proszę się nie spodziewać też, że ja będę na każde zawołanie, bo ja mam tam naprawdę sporo roboty własnej i tak będzie, że będzie zastępca informował, pani skarbnik i inne osoby z kierownictwa urzędu. O, tak może zostawmy, panie radny, ten temat. Jeżeli będzie się coś powtarzało, gdy chodzi o zakłócenia na łączach informacyjnych, proszę do mnie walić śmiało, bez kolejki i będziemy to wyjaśnić. Dobra? Panie burmistrzu, dziękuję za odpowiedź. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Proszę bardzo, pani radna Danuta Górnyta. Ja tylko chciałam, panie burmistrzu, bardzo serdecznie zaprosić na komisję. Jakby pan burmistrz chodził do nas i rozmawiał z nami. Komunikacja jest ważną rzeczą i naprawdę, jak się rozmawia, to sam pan dobrze wie, że wiele rzeczy możemy, może się nie zgadzać, ale będziemy wiedzieć, na jakiej płaszczyźnie pracujemy, tak? Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani radna Regina Komorowska. Panie burmistrzu, ja zadam to pytanie. Wiemy, że został odwołany prezes spółki mieszkaniowej. Mam tylko takie skromne pytanie, ponieważ pan prezes jest radnym, czy przy odwołaniu tego pana prezesa było zapytanie Rady Powiatu? Jeśli tak, i tu od razu jest pan prawnik, czy to odwołanie nie będzie... Okaże się, że później pan prezes wygra w sądzie i miasto, czyli my podatnicy zapłacimy dość sporą, pewnie dużą kasę i to dziękuję. Chciałam, żeby odpowiadał. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, gdy chodzi o mandat pana radnego, już byłego prezesa, mandat radnego powiatowego, no to nie chroni go tutaj przed wypowiedzeniem mu kontraktu. Także proszę się nie obawiać, nie będzie z tego powodu żadnych przykrości. I dlatego też Rada Powiatu nie była informowana o tym, odpowiadam. Natomiast jak się zachowa pan prezes, no to zobaczymy. No, wydaje mi się, że
cała sprawa związana z odwołaniem odbyła się w sposób kulturalny i demokratyczny. I prawny, tak, tak. Byłem w poniedziałek w spółce, było spotkanie z załogą, przedstawiłem nowego prezesa, podziękowałem dotychczasowemu za jego wysiłki. Myślę, że to spotkało się ze zrozumieniem załogi, jednocześnie zapewniłem załogę, że nie będzie rewolucji kadrowych i nie będzie żadnych przymiarek do likwidacji spółki. Żeby była jasność, żeby nie było tak, że przyszedł nowy prezes i on ma zamiar, czy plan, czy polecenie od burmistrza zwalniać, a potem zamknąć firmę. Nie, spółka ma się, proszę Państwa, rozwijać i przynosić dochody. Jeśli w Boguszowie spółka komunalna przyniosła 500 tysięcy zysku i oddała do kasy miasta, to myślę, że nasza spółka powinna zrobić dwa razy tyle. I takie zadania ma pan nowy prezes. Natomiast do pani radnej Kurnyty odpowiadam. Zaproszenie zostało przyjęte ze zrozumieniem, z zadowoleniem, głębokim, naprawdę pani radna. W miarę wolnego czasu będę przychodził na komisję. No i mam nadzieję, że będzie wtedy szybszy przepływ informacji. Panie burmistrzu, bo z niewiedzy rodzą się różne rzeczy, nie? Jak się czegoś nie wie, także lepiej unikać takich sytuacji. Dzięki. Ja myślę, że radni plus burmistrz wiedzą prawie wszystko. Więc tutaj nie ma żadnej niewiedzy, proszę Państwa. A jeszcze w połączeniu z naszymi urzędnikami, to już mogę powiedzieć śmiało, że wiemy wszystko. Ale jeśli jeszcze nam ktoś coś podpowie, to będziemy wdzięczni. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zamykam 5. sesję Rady Miasta Kamiennej Góry w dniu 30 stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Do widzenia.